Pani Alicja pytała, co zrobić, gdy nie otwiera jej się OLX. Na Allegro pokazują się jakieś dziwne rzeczy i w ogóle na stronach internetowych pokazują się błędy, niektóre się nie otwierają. Trzeba zmienić system, bo Windowsa Vista już się nie da zaktualizować, a potrzebna jest aktualna przeglądarka. Gdy przeglądarka będzie aktualna, problemy znikną, więc trzeba zmienić system. Ale teraz pojawia się pytanie, czy pani Alicja poradzi sobie z obsługą nowego systemu. To jest ikonka Firefoxa. Klikamy na nią dwa razy i pojawia się Firefox, czyli jakby tradycyjnie. Tutaj mamy adblocka, żeby blokował reklamy na stronach i zamykamy całość krzyżykiem. Menu w lewym dolnym rogu. Jeśli ktoś zamiast Firefoxa woli Google Chrome, proszę bardzo. Jeśli wejdziemy do zakładki Internet i poszukamy dalej, znajdziemy Chromium, czyli jakby Google Chrome bez Google, mniej szpieguje. Jeśli ktoś lubi Operę, jest Opera. Jeśli ktoś chciałby jakąś nową, fajną, wydajną przeglądarkę, jest Brave. Są jeszcze inne, ale to jakby te najważniejsze. To powinno wystarczyć. Jeśli ktoś potrzebuje na swoim starym komputerze dostęp do Microsoft Teams, jest to do zrobienia. Czy kontakt przez Skype'a też działa? Czy Zoom? To wszystko jest. Zmieniliśmy system na Linuxa, dystrybucję Xubuntu, która jest przystosowana właśnie do pracy ze starszymi, słabszymi komputerami. I jeśli chcemy otworzyć dokument Worda albo napisać jakiś tekst, to mamy aplikację LibreOffice. Jeśli chcemy otworzyć dokument Excel albo wykonać jakieś kalkulacje w arkuszu kalkulacyjnym, to mamy LibreOffice Calc i wszystkie inne elementy LibreOffice są pod ręką. Narzędzia do przeglądania PDF-ów, kalkulator, narzędzie do pobierania obrazów z aparatów. Jeśli ktoś chciałby narysować jakiś obrazek, mamy GIMPa. GIMP jest złożoną aplikacją i w sumie trzeba się jej nauczyć, bo to jest bardzo dużo funkcji, ale prostsze aplikacje też są, jeśli ktoś potrzebuje. Gdyby ktoś chciał podejść do sprawy na poważnie i zabrać się za programowanie, to Linux jest najlepszą platformą do tego typu zadań w tej chwili i wszystkie edytory i narzędzia są pod ręką. Multimedia. Odtwarzacz VLC, który na platformie Windows też jest znany i lubiany. Do odtwarzania muzyki też się coś znajdzie. Do nagrywania płyt jak najbardziej. Wszystko jest w miarę ładnie, jasno i przejrzyście opisane. Ustawienia drukarki, myszki, ekranu i cała reszta. Elegancko, po polsku, samo oprogramowanie jest bezpłatne i legalnie można go używać na dowolnym komputerze. Z gier, gdyby ktoś chciał zagrać w wolnej chwili pasjansa, proszę bardzo. Gdyby jakiś starszy komputer dla dzieciaka wykorzystać, to Minecrafta też da się tutaj odpalić, nie ma problemu. Jeśli są jacyś starzy gracze, wyjadacze, to może pamiętają taką grę, gdzie chodzimy i strzelamy do przeciwników w bazie, którą mamy zdobyć, albo łączymy się z serwerem i możemy, tak jak przez całe ostatnie 25 lat robią to gracze przez cały dzień, całą noc, postrzelać do siebie. Dobra. Chyba trochę za daleko zabrnąłem. W każdym razie nie jest to platforma do gier, ale niektóre gry da się tutaj uruchomić.
za to wszystkie narzędzia potrzebne do pracy w internecie, przeglądarki, wszystko jest świeże, aktualne, bezpieczne. Jeśli ktoś potrzebuje starego komputera do przeglądania wiadomości, pisania tekstu i sprawdzania stanu konta i wykonywania płatności, to Linux jest sensownym rozwiązaniem. Jeśli masz jakieś pytania, kłopoty, problemy lub pomysły, napisz w komentarzu pod filmem. Może uda mi się znaleźć rozwiązanie, może znajdę jakiś ciekawy temat i przygotuję kolejny film. To tyle na tą chwilę.